Filmowa łódź to określenie, które przede wszystkim związane jest z najważniejszymi kartami w historii polskiej kinematografii. Obecnie pojęcie to nabywa zupełnie nowego, naukowego znaczenia. Wszystko to dzięki badaniom na Politechnice Łódzkiej, prowadzonym przez zespół doktora Piotra Napieralskiego. Badania dotyczą analizy postrzegania obrazu i to nie tylko ze względu na zawartość takiego kadru, ale też ze względu na przykład na kompozycję obrazu filmowego. Dodatkowo badaliśmy też reakcję widza. Zanim jednak informatycy przeszli do badania emocji, zajęli się oni techniczną stroną obrazu, który w filmach 3D wymaga jeszcze nieco poprawy. Jedną ze ścieżek realizowanego projektu jest automatyzacja procesu wykrywania błędów obrazu stereoskopowego. Klatka stereoskopowa składa się z dwóch widoków, prawego i lewego, które są rejestrowane za pomocą dwóch oddzielnych kamer. Często zdarza się, że podczas takiego planu filmowego dochodzi do dekalibracji tych dwóch kamer, następuje przesunięcie pomiędzy kamerami, w rezultacie przesunięcie w obrazie. Takie przesunięcie w obrazie jest błędem, natomiast takie błędy powodują dyskomfort u widza końcowego. Dysponując informacją o zaistnieniu takich błędów, takich parametrów, możemy dokonać korekty takiego obrazu. Oczywiście taka korekta automatyczna znacznie przyspiesza proces realizacji samego filmu. Projekcje jeszcze 5 lat temu nawet potrafiły posiadać około 70% błędnych klatek. I teraz jest już coraz lepiej, natomiast to jest ciągle liczba dosyć znacząca. Inną ze ścieżek badań zespołu doktora Napieralskiego jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że nasz wzrok i uwaga przyciągane są przez dany obraz. W tej chwili założyliśmy takie 4 cechy, które przyciągają ten wzrok. To jest kontrast, to jest też odległość od środka ekranu, czyli im coś jest bliżej środka ekranu, tym zakładamy, że to ma wyższą wagę, że większe prawdopodobieństwo jest to, że ktoś się tam spojrzy. Ponadto występowanie twarzy oraz ostatnia cecha to jest występowanie ruchu. Właśnie teraz badamy, bo możliwe, że ruch wpływa bardziej, że bardziej przyciąga wzrok, a twarz mniej albo kontrast mniej. Równolegle chcieliśmy weryfikować reakcję widza na oglądany obraz stereoskopowy i tutaj zaczęliśmy prowadzić badania okulograficzne. Tutaj zaczęło się rodzić dużo pytań z obszarów psychologii. System, za pomocą którego można badać takie reakcje, składa się z dwóch urządzeń. Eye trackera, który obserwuje, gdzie widz patrzy, a także elektroencefalografu, który z kolei obrazuje fale mózgowe. Z tych wielkości możemy wyliczyć troszeczkę bardziej skomplikowane wielkości, jak poziom uwagi, czy też poziom zamyślenia widza. Dzięki modułowi prezentacji i analizy możemy sobie połączyć te dwa kanały i próbować znaleźć jakieś zależności między nimi. Jak widać, zespół doktora Napieralskiego stara się dowieść, że dobry film potrzebuje programistów. Swoje badania prowadzą we współpracy z firmą producencką iSirius, gdzie mogli zanalizować już 4 filmy. Dzięki tej współpracy mamy dostęp do najnowszych technologii. Daje nam to też jakąś przewagę, że w momencie, kiedy stanie się to standardem, no, nasze produkty już będą mogły być używane. Badania prowadzone przez zespół łączą naukę, sztukę i psychologię. Doktor Napieralski nie ma jednak wątpliwości, że rola naukowca w tym wszystkim może być najbardziej fascynująca. Warto jest być naukowcem, bo nie przestajemy się pytać dlaczego. To jest chyba najważniejsze. Żeby być naukowcem, cały czas musimy zadać pytanie dlaczego. Czyli zostajemy takim dzieckiem. Dziecko cały czas się pyta dlaczego. Dlaczego? I my kontynuujemy to. I dlaczego? I sprawdzamy dlaczego. I to jest fascynujące i wspaniałe.